Cześć, dziś pokażę Wam, jak stworzyć z cebul kwiatowych lasagne, czyli jak je układać warstwami, aby stworzyć piękne kompozycje. Zaczynamy! Aby zrobić w donicy kompozycję z cebul kwiatowych, potrzebujemy donicy z otworami w dnie. Moja donica ma tak około 30 cm wysokości. Cebulek kwiatowych, najlepiej takich o różnej porze kwitnienia. Ja będę robiła kompozycję z tulipanów, narcyzów oraz szafirków. Oprócz tego potrzebujemy drenażu. Ja Wam polecam do donic drenaż w postaci keramzytu. Dzięki niemu donice będą w miarę lekkie i będziecie mogli przestawiać je bez większego problemu. Oczywiście, jeżeli nie posiadacie keramzytu, możecie użyć jako drenażu jakichś drobnych kamyczków albo na przykład, jeżeli kiedyś stłukła Wam się jakaś ceramika, doniczki ceramiczne, możecie użyć takich doniczek potłuczonych. Teraz Wam pokażę, jak tworzyć taką lasagne. Czyli na samo dno wsypujemy około 5 cm drenażu. Na to teraz wysypujemy około 15 cm ziemi. Ugniećcie lekko ziemię. Teraz robimy tak. Żeby dobrze stworzyć lasagne, kierujemy się taką zasadą. Na samo dno dajemy cebulki największe, czyli w moim przypadku tulipany. Później będziemy przysypywać lekko ziemią te cebulki. Następną warstwę stworzą u mnie narcyzy. U Was mogą być to na przykład cebulki hiacyntów. Znowu przysypiemy lekko ziemią tą cebulkę i na samej górze znajdą się cebulki szafirków. Jeżeli chodzi o tulipany, to polecam Wam użyć odmian zarówno wczesnych, jak i późnych. Wtedy stale będzie coś kwitło. Jeżeli chodzi o drugą warstwę, ja będę miała na tym poziomie tylko narcyzy, ale Wy możecie na przykład wymieszać narcyzy razem z hiacyntami albo zrobić same hiacynty. I ostatnia warstwa to będą te najmniejsze cebulki, czyli te, które kwitną na samym początku jako pierwsze. I u mnie są to szafirki, ale możecie na przykład użyć równie dobrze krokusów, które naprawdę mają tyle wariantów kolorystycznych, że myślę, że stworzyłyby bardzo ciekawy efekt w donicy. Także wybór cebulek należy do Was. Ja Wam tylko mówię, że sadzimy je w donicy od największych do najmniejszych. Kochani, jeżeli chodzi o tulipany, ja mam tutaj różne wersje kolorystyczne. Na przykład tutaj taka odmiana pomarańczowo-czerwono-żółta. Mam zarówno tulipany o takim standardowym kwiatostanie. Mam tulipany liliokształtne. Tulipany pełne. I takie biało-fioletowe, które są troszkę niższe. Mam odmiany, które kwitną zarówno wcześniej, już od kwietnia, inne później w maju, nawet do czerwca. Z racji tego, że mam tulipany o różnej wysokości, obsadzę sobie je tak, że w środku będą te wyższe, a tutaj na brzegach posadzę te niższe cebulki. Dzięki temu te niższe tulipany będzie również widać. I Wy również zwróćcie uwagę na wysokość swoich tulipanów, żeby to jakoś ładnie wyglądało, żeby żaden tulipan się gdzieś w środku nie schował z racji tego, że jest najniższy. Jeżeli chodzi o tulipany, możecie je układać ręcznie, gdzie mniej więcej jaki ma się znaleźć, ale jeżeli chcecie, by ta kompozycja wyglądała zupełnie naturalnie, możecie po prostu cebulki rozrzucić i tak jak się położą na podłożu,
po prostu niech tak zostaną. Wtedy będzie ta kompozycja wyglądała na taką naturalną, jakby po prostu te tulipany były tam od zawsze. Dobrze, ja zaczynam od tych najwyższych, tak jak powiedziałam. Bardzo ważne jest to, żeby cebulki w donicy w ogóle się ze sobą nie stykały, żeby chociaż minimalna przerwa między nimi była. No i układamy. W środku układam te najwyższe. Oczywiście wszystkie cebulki układamy tutaj piętką do dołu, a góra musi być skierowana do góry. Ale myślę, że to wszyscy wiedzą. I na końcu biało-fioletowy. Teraz dosłownie przykrywamy cebulki po sam czubek. Delikatnie. Lekko przyduście, ale nie za mocno. I układamy kolejną warstwę. Tym razem będą narcyzy. Również zwróćcie uwagę, żeby nie dotykały się cebulki nawzajem. Ja tutaj mam taki miks. Biało-żółte narcyzy. Taką mieszankę. I do tego mam takie... Mam odmianę narcyza Bridal Crown. Ona jest taka, tutaj na zdjęciu wygląda na niebieską, ale ona jest taka delikatna, kremowa. Zobaczymy. I to jest narcyz pełny. Zobaczymy, jak będą się razem komponowały. Teraz jak mamy już cebulki narcyzów ułożone, przykrywamy je warstwą ziemi po sam czubeczek, tak samo jak w przypadku tulipanów było. Dobrze. I na samą górę dajemy te najmniejsze cebulki, czyli ja daję szafirki niebieskie. Ja bardziej się skupię na tym, żeby te szafirki były tutaj naokoło, bliżej tutaj obrzeża. Ale tak dość gęsto. Teraz szafirki przykrywamy tak około 3 cm podłoża.
oczywiście Wy, jak macie więcej szafirków czy krokusów, możecie wypełnić cały poziom donicy. To już kwestia tylko Waszej wyobraźni. Ja za dużo szafirków nie mam, ale myślę, że też taka ilość będzie dobrze wyglądać. Pewnie niektórzy z Was się zastanawiają, jak te cebulki jedne przez drugie się przebiją. Nie martwcie się, one bez problemu się przebiją. One są tak sprytne, że znajdą sobie te, które są pod spodem, znajdą sobie zawsze jakąś szczelinkę w ziemi i sobie wyjdą. Ich łodyga na pewno urośnie i bez problemu się przebiją. Także nie musicie tutaj zastanawiać się, że ta cebulka tu, ta wyżej pójdzie tu. Układajcie warstwami, ile macie tych cebulek. Ja polecam oczywiście spore ilości, jedna przy drugiej. I one się bez problemu przebiją, także o nic się nie martwcie. Ja przykryłam 3 cm ziemi. I teraz ja tutaj na górę wyściółkuję korą. A Wy, jeżeli chcecie te donice mieć ozdobne dłużej, to możecie na przykład na górę posadzić sobie bratki, czy później stokrotki, aby po prostu cały czas tą donicę coś zdobiło. Ja, jak powiedziałam, wyściółkuję jedynie korą, wystawię tą donicę na balkon, ona sobie będzie stała na balkonie pod daszkiem i Wam też radzę, żeby te donice trzymać pod jakimkolwiek daszkiem, czy pod okapem domu chociażby, czy w jakiejś takiej altance otwartej, która ma dach. Mówię Wam o tym dlatego, że jeżeli zostawicie tą donicę na dworze i będą na przykład na jesień jakieś takie mocne deszcze i dużo wody Wam spłynie do donicy, to po prostu cebulki mogą zgnić i wtedy Wasza cała praca pójdzie na marne. Także pokazałam Wam, w jaki sposób układać warstwowo cebulki w donicy. Mam nadzieję, że Wasze kompozycje będą równie piękne na wiosnę. I na sam koniec podlewamy. Zapraszamy Was na nasz Instagram, tam wklejamy bardzo dużo zdjęć i filmików, co się dzieje u nas na bieżąco. Choćby w tym tygodniu sadziliśmy czosnek o zimy oraz cebulę o zimą, także zapraszam Was serdecznie. Oprócz tego oglądajcie nasze poprzednie filmiki, bo tam jest też mnóstwo, myślę, ciekawostek, nie tylko dla początkujących ogrodników, ale również dla tych, którzy już wiedzą o ogrodzie, o roślinach dużo, dużo więcej. Myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie. Trzymajcie się ciepło i zdrowo. Do zobaczenia!